czujesz tę satysfakcję, bo Karolek dodał nowy filmik. Jeżeli czujesz satysfakcję, że dodałem nowy filmik, zostawiaj oczywiście łapeczkę w górę, bo dzisiaj spróbuj nie czuć satysfakcji. W sensie po japońsku. Spróbuj nie czuć. Spróbuj nie czuć. Honcho Fingwa! Nie wiem, jak satysfakcja po japońsku. Challenge! A dzisiaj bardzo ważny hashtag w bardzo ważnej sprawie. Subskrybuj zebo.pl. Taki mamy hashtag na dzisiaj. Także jaki PewDiePie w Stanach Zjednoczonych, taki PewDiePie w Polsce, moi drodzy. Także diss na Klaudusie. Mimo, że słyszałem diss, to jest taki fajny dźwięk. Nie chodzi tutaj o przekaz tego dissu, czy jak to tam było mniej więcej dogadane, ale jest bardzo fajny diss. Myślałem, że jestem królem polskich dissów i nic się nie zmieniło, zebo. Więc dzisiaj kulturalnie spróbujemy nie czuć pinji fingui po japońsku, satysfakcji. Nie mam pojęcia, jak brzmi. Zostawiajcie łapeczkę w górę. Dzisiaj skażenia lajkami nie robimy, ale możecie o tym pamiętać, że co drugi, trzeci odcinek skażenia lajkami się pojawi i oczywiście hashtag subskrybuj zebo.pl. Jaki PewDiePie za granicą, taki w Polsce, także w dobrej sprawie słusznej, zacznijmy! Oh, yeah! Ukręcić taką gałkę i to w takim slow-mo, no powiem wam, że nabrałem ochoty na dobre lody, także niedługo na pewno się wybiorę. Czy to są jaja, które później są podgrzewane, sprawdzane w środku, czy nie ma kurczaków, czy żeby mogły trafić spokojnie do produkcji. Bardzo dziwne, dobre. Gofr zebo.pl albo gofr raczej Klaudusiek do jakiegoś challenge'u, dobrze, tak się kręci te rzeczy. Cóż to za ucinanki? Cóż to za ucinanki? Czemu? I dlaczego tworzone kartki papieru są w ten sposób? Czy to jest może papier toaletowy? Ciężko powiedzieć. Dobra fuga. Świetna fuga, która prawdopodobnie zakryje wszystkie niedoskonałości tego krzywego i niedorobionego, nie mam pojęcia, co to było, czy to była końcówka ściany? Nieważne, w każdym razie, jeżeli chcesz zanurzyć winyl, możesz to zrobić w tym satysfakcjonującym filmie. Spróbuj nie czuć satysfakcji, to będzie ciężki film, hard. Czy to jest płyta winylowa z gumy balonowej? Ciężko powiedzieć, ale dobrze, dobrze. Tutaj mamy prawdopodobnie napełnianie czegoś, ewentualnie tak, wykładanie zwykłych końcówek zakrętek do, nie wiem, McDonald'sia, czy w McDonaldzie, czy w KFC. Dobrze, świetnie, ale zobaczcie, jaka współpraca. Co ludzie potrafią robić z nogami, z rękoma również? Ale wiecie, dobrze, no z rękoma, co potrafią robić z nożami? Przecięcie tylu butelek takim jednym precyzyjnym, chirurgicznym, powiedziałbym, japońskim cięciem. No, całkiem ciekawe, to musiała być bardzo ostra kosa, maczeta. Zresztą Japończycy słyną z samurajów, czy to jest kostka lodu, która swobodnie będzie rozpadała się na tym gorącym kawałku pieca. O, zobaczcie, jak się zagrzała. Dobrze, dobrze, cała spalona, dobrze, świetnie. Jak to jest palić lód? Nie wiem, to jest takie ciekawe eksperymenty, jak się łączą różne rzeczy takie skrajne. Chciałem powiedzieć wodę z lodem. Lód oczywiście z ogniem, ewentualnie na przykład wiatr z fauną i florą pięknej łąki. Na przykład, no wiecie, no na łące znajdują się różne rzeczy. Ślimaki, jedliście kiedyś dżownicę, mam nadzieję, że tego nie robiliście, nie róbcie tego, nie jemy dżownic, dobrze. Dam układanie jakiejś kostki brukowej, to mi przypomniało o tym, że muszę wyłożyć krawężniki na działce. Dobrze, tutaj jest obrywanie czegoś. Dlaczego i po co, jaki to ma sens, czy to są kawałki gum? Dobrze. To są jakieś rośliny. O, ktoś robi choinkę, ewentualnie palmę, zwykłą choinkę, z czego to było? Co to jest za materiał? Pokaż mnie to. Czy może to są lody w kubeczku, no ale ciężko oszacować. Dobrze, tutaj z folii robimy liny. Czy to jest zastępcze, czy to jest ekolina na statki, żeby do statków nie musieć używać tutaj ze zwykłej liny, tylko na przykład takiej ekoliny z folii, być może. Dobrze, tutaj to nie wygląda dobrze. Wychodzi coś z czeluści. Czy to była firanka? To jest firanka, która wychodzi z czeluści środka. No, hashtag subskrybujcie zebo.pl, bo to się nie dzieje. Dobrze, świetnie, dobrze. Tutaj nawlekanie makaronu idealnie powolutku, dobrze. Malutki ten makaron jakby. Nie, to są te szczotki może do kibli, to nie jest makaron, może wszystko takie podobne. Dobrze, wielka kula lodu, w której pracuje jakiś wspaniały lodowy dekarz i on z niej wyczaruje świder? Ciężko powiedzieć, to już widzieliśmy wcześniej, taki film, w którym właśnie klej. No tak, gościu tego sobie tego nazbierał. Tylko jaki jest sens robienia tego, czy to jest po prostu jakiś taki lifehack, który się przydaje? Dobrze, lanie wody. O, muka! Najgorzej, muka! Muka dla zebo.pl, zdzieranie warstwy lakieru. Tutaj prawdopodobnie komuś nie podobał się kolor i chcą nałożyć coś ciekawszego, coś nowego, czyli trzeba dojść po prostu do karoserii, do zwykłej blachy, żeby później nałożyć. Ewentualnie to będzie jakieś po prostu prace konserwacyjne. Dobrze, zawijanie tutaj kulturalne taśmą. To są mega satysfakcjonujące filmy, moi drodzy. Najcięższa edycja, hard. Tyle ścierek za jednym razem? Czy to, co to były? To były ścierki? Ciężko powiedzieć. No ale w Japonii oni są pionierami w tym, co robią. Także no oni się znają na robocie, wiedzą, jak to robić przede wszystkim dobrze. Tutaj mula maluje nam, prawda, też jakieś japońskie wzory. Dobrze, robienie żywopłotów to już widzieliśmy. A propos żywopłotów, tak jak mówiłem, na działce też mnie niedługo to czeka, wraz z kładzeniem oczywiście krawężników, ale wymyśliłem sobie tak fajnie na Instagrama, śledźcie mojego Instagrama, to tam będę wrzucał więcej zdjęć, znaczy zdjęć, na pewno Instastory pokażę wam. Leje się ta substancja czarna, z której później powstaje prawdopodobnie lukrecja. To jest jedno z najgorszych słodyczy ever. Nie wiem, czy Harry Potter, jadąc pociągiem w pierwszej części do bram, chciałem powiedzieć Gryffindoru, do bram Hogwartu, kupi
pił, tam kupował te czekoladowe żaby i tak dalej. Ciekawe, czy tam była Lukrecja, jak to zeżar, to jest naprawdę wariatem. Rozwalanie szminek, o nie, to nie jest satysfakcjonujące. Jak kobiety na to patrzą, to płaczą. Najgorzej, nie można tak rozwalać szminek. Przecież szminki są... To są... To są słomki? Co to jest? To jest jakaś gra? Co pierwsze spadnie? Co? Gościu grał na tacce w dłuższa słomka challenge? To było najgorsze. Dobrze, tutaj są prawdopodobnie robienie zagłówków do nowej, do nowego Volvo XC60 dla Karolka. Być może to jest robienie zagłówków, być może niedobrze. Tutaj jakieś rury. Czy to są rurki PCV, czy może coś jadalnego, co później zostanie wypełnione jakimś ciekawym mięsnym farszem? Jakieś takie zbuntowane pierogi. Dobrze, tutaj oczywiście ktoś puszczał opony dalej. Od jednej ręki do drugiej taka opona nie waży mało, prawda? Przenieść taką oponę to trzeba wiedzieć. To już widzieliśmy, takie coś widziałem 600 razy. To jest oszukaństwo, że te filmy wrzucane są i powielają się, to jest najgorsze, nie można powielać. Dobrze, tutaj będziemy coś fugować, czy to idealnie pasuje? No oczywiście, że idealnie pasuje, ale takie fugi zrobić to chyba tylko w Grecji, moi drodzy. To chyba tylko śródziemnomorski klimat, tak się zaczyna. Temu gościu trymerem sobie, o Boże, czy to była jakaś szczotka dla kota? Albo obcina brudną część. No i nie dowiemy się! O nie, wyciskanie pasty! Jeżeli ktoś z was już zmierzył się z wyciskaniem pasty w swoim życiu, taka resztka na zęby najgorzej. No, zostawcie lajka, jeżeli mieliście podobny problem z końcówką pasty i zastanawialiście się, kurde, no to rzeźbi? Tak, on to normalnie rzeźbi sobie. Obcinanie słomek, o Boże! Nie, nie używajcie słomek też w barach, bo delfiny giną. Ale faktycznie coraz więcej plastiku w morzach, w oceanach, także, znaczy w morzach delfiny, w oceanach oczywiście. Dobrze, tutaj są jakieś klopsiki, które podgrzewane były na ciepłym ogniu. Tutaj cała ekipa z ringa, prawda? Wszyscy, którzy brali udział w powstawaniu tego filmu. Japończycy. Czy ewentualnie drużyna piłkarska, która nazywa się Ring FC. Nieważne, dobrze, tutaj mamy skręcanie śrub prawdopodobnie. Dobrze, bardzo fajnie to wygląda i to pewnie później używam. Czy to było zatrzymane wacikiem? Jak zatrzymać śrubę wacikiem? Zobacz. 3, 2, 1, wacik w ruch! Proszę bardzo, subskrybuj ZBPL 3 razy. Dobrze, ta śruba zostanie w świetny sposób. To wszystko jest udokumentowane. Dobrze, że takie filmy zostały nagrane, bo ta śruba z pomocą wacika, to się nie dzieje w normalnych czasach. W Japonii to... Proszę bardzo, ktoś tu wykręcił niezły okrąg przeznaczenia. Teraz podpalić to od dołu i mamy przejście do netheru w Minecrafcie. Ale co zrobić? Dobrze, tutaj mamy... O, wcześniej były ekoliny, teraz już te zwykłe, takie kulturalne, prawda? No, no liny z lin. Z liny. Lina, proszę bardzo. Dobrze, tutaj mamy jakieś... Czy to są jakieś ponczusie, bułeczki czy coś? No w każdym razie coś dobrego do żarcia. O, można nadziewać tego więcej i przenosić. Zamiast pojedynczo, to ktoś sobie wymyślił... O, come on, czy to są ulice gdzieś w Dubaju? Ludzie bawią się na każdym piętrze, jest zabawa. Chyba, że to jest tak, tak się świętuje, nie wiem, święto. Nie mają praw na święta. Oczywiście na przykład Boże Narodzenie, nie wiem jaka to była oczywiście kultura. Ugniatanie! Proszę bardzo, piękna poducha, tak się robi materace w Chinach później. Dlatego kosztują taniej, bo są wyrabiane przez 5 mężczyzn, a tak to maszyny. No trzeba ciężej utrzymać. Dobrze, tutaj są prawdopodobnie oko proroka tworzone, czyli greckie, bo to jeszcze na razie jest jasne, a później będzie jeszcze ciemniejsze w środku i to jest jako pamiątki sprzedaje się w Grecji. Co on wyciągnie ciekawego? Satysfakcjonujące filmy zmierzałem w złym kierunku. Gość po prostu rzucił błotem. Czy ja czegoś tu nie zauważyłem? Czy jestem ślepy? Gościu rzucił błotem. To jest, wydaje mi się, już coraz częściej na siłę dodawane do Oddly Satisfying Video. Piękny obraz, czy... O, świetnie, pan tygrys powstał z tego obrazu. No dobrze, no to naturalna sprawa jakby. Dobrze, tutaj lanie szkła na już gotowy jakiś wzorzec i tu powstanie prążkowane szkło, czyli jako jakiś prawdopodobnie później wazon, który będzie można korzystać, nie wiem, nalewać kwiaty, znaczy nalewać kwiaty, wsadzać kwiaty i zalewać wodą, oczywiście, żeby one sobie swobodnie tam stały. Dobrze, tutaj mamy prawdopodobnie końcówki do... Nie wiem, do klamek w katedrze Notre Dame, być może. O, jakieś szyćku, jakby to... Klocuch powiedział jakieś szyćku. Tutaj wideo recenzja. Farbowanie tych rękawic to już widzieliśmy wcześniej po 500 razy, także no tylko jakby... Pewnie inna fabryka, no jakby... Rozumiecie, dobrze. Tutaj mamy robienie japońskiego wachlarzu. Świetny wachlarz, no satisfying video. Robi logo BBC jakiegoś CBN, czy CBC, czy ACDC. ACDC to nie. To jest wspaniała umiejętność, moi drodzy. Hardly satisfying video, czyli ciężkie, satysfakcjonujące wideo. Zobaczcie, jak to zakręcił. Dobrze. Tutaj robienie pewnie kukurydzy z banana. To już też znamy, bo wcześniej mężczyzna robił z marchewki. Dobrze, zakręć tym, proszę bardzo, z banana. Sprite i banana challenge z kukurydzy. Sprite i kukurydza challenge, to czy to by przeszło? Ciężko powiedzieć, to mogłoby być ciekawe. No dobrze, ktoś tu zdziwko. Kukurydza w środku? O nie. Dobrze. Spadające elementy śniegu z dachu, moi drodzy, na to trzeba uważać, bo jeżeli śnieg jest dostatecznie zamarznięty. To trzeba przeżyć, jeżeli ktoś jest fanem takiego husiu na takiej wysokości. Wąż strażacki, proszę bardzo. Puszczone perfekcyjnie. Czy oni coś tam myją przy okazji, czy tylko robią jakiś pokaz dla dzieci? Mycie statku? Nie, zapełniają rzeki, moi drodzy, i jak czasem jest podniesiony poziom rzeki na świecie, to już wiecie, jak to się dzieje. Strażacy ją zapełniają. To nie jest skóra, prawda?
No co, że rajstopę ma? To jest takie mega, że naciągasz rajstopę? Satysfakcjonujące to miał być hard, satysfakcjonujący film. Jaki glut, ty idź na siłownię, dopompuj te łydy, żeby były trochę większe. Dobrze, gościu tutaj robi niesamowite rzeczy z glutociastem, co później zostanie z tego ukręcone, czy jakieś pierogi. Dobrze, więcej mąki, ale nie dowiemy się, standardowo jestem przyzwyczajony, nie dowiemy się, co z tego powstanie. Jep, tego się nie spodziewałem. Dobrze, mieszalnik, mieszanie mieszadła w mieszalniku, dobrze. Tutaj, jep, koniec, najkrótszy satisfying video ever, znaczy najkrótszy, no, trwało około tam 11 minut, wylał tego gluta, wariacie. Czemu tam jest ktoś tak gruby, że... Czy to jest satysfakcjonujące? Nie, no to ja muszę nagrać w kolejnym filmie. To się nie może wydarzyć. No i co, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego satysfakcjonującego wideo. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie kolejne odcineczki, zostawiajcie łapki w górę, 20 tysięcy łapeczek. Piszcie oczywiście hashtag pod tym filmem, czyli hashtag subskrybujcie zebo.pl. I to tyle ode mnie, pozdro Zebo, bawcie się dobrze na kolejnych filmach na moim kanale. Tymczasem żegnam się z wami, wracam do obowiązków, troszkę do rodziny. To tyle nagrywań na dzisiaj, trzymajcie się, mistrzowskie okieć. Na razie, mistrze, puu!